Może coś znaczyć złego. I dla niego wydźwięk jest totalnie... Ja witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj to jest kolejny odcinek oczywiście z Players Unknown's Battlegrounds, moi drodzy, na tym kanale i witam was w być może troszkę ciekawszej odsłonie, albowiem szczerze powiedziawszy troszkę mapa sama wygrała ze mną. I dzisiaj w sensie po prostu jakby byłem na bardzo ważnym jednym posiedzeniu, bo ktoś pukał do moich drzwi. Łączcie kropki. I no musiałem po prostu jakby w ten sposób zareagować i no i jakby gra się mi odpaliła, poleciała na koniec i w ogóle jakie tam niezbyt miłe rzeczy się wydarzyły. Także jesteśmy sobie na Sanoku. Nie jest wcale zły lud, szczerze wam powiem. Tak być będę w 100% fully fair, bo dobra, to sobie dam na full auto. To sobie damy na pojedynczy. Dlaczego? Ponieważ lepiej mi się strzela jak mimo wszystko na daleko z M-ki niż AKM-a. Być może ten AKM-ik ma lepszą siłę ognia, bo to są przecież 7-ki, 7,62. Ale... no jakby wiecie, no wiecie jak to jest. Albo może i nie wiecie. Well then. Wtedy trudno. Postaramy się dzisiaj może kogoś zaciukać pistoletem, bo w siebie pistoletem mam taką misję i w ogóle i robię teraz misję, bo jest event pass i w ogóle wszyscy, o matko bosko, ale żem tutaj trafił na fajną rzecz. Fajne to. Także zaweźmiemy sobie oczywiście tutaj wszystko tak jak powinniśmy sobie zawziąć, to oczywiście na full auto i bierzemy wszystko tak jak Pan Bóg przekazał. I staramy się teraz po prostu to najzwyczajniej w świecie cokolwiek ugrać. No jesteśmy na... jesteśmy w strefie oczywiście. Weźmy to. Trzymam w sumie tak dużo. Nie za bardzo wiem, to my teraz szczerze powiedziawszy gdzie jestem. Jestem pierwszy raz w życiu tutaj na tej miejscówce. Znaczy, może nie pierwszy raz w życiu, ale... no na pewno nie latałem tutaj, było tak często jak na inne, powiedzmy miejscóweczki, Jezus, aż 7 tego już mamy. I chwyt przedni kątowy, myślę, że by się nam bardzo mocno przydał. Jeszcze teraz tylko... ale się jedzie. A się goś musiał skichać. Dobra, ale teraz to jest tak jakbym wywiesił w tym momencie transparent. Tu jestem! Zapraszam wszystkich! I w ogóle... nie wolno mi tak, nie wolno. Jak to mówi Cezary Pazur, nie wolno. Wujek Czarek, przepraszam. Jak... raczy się mienić, jak raczy... mienić się, Shepard, aha. Mienić się jak... aż. Oczywiście to było no offense, teraz proszę, Wilkoczarku, nie bij mnie. I w ogóle lubię, jestem fanem od początku życia i... znaczy naprawdę od początku życia. I to nie jest w sumie no joke, ja w sumie się wychowałem na 13 posterunku, jakby nie patrzeć. W sumie dużo osób mogłoby powiedzieć, że no, nie wiem, czy to jest taki dobry pomysł, żebym się na czymś takim wychowywał, bo jakby no nie chodzi o to, że to jest coś złego, broń Boże, bo to było coś, jak zresztą jest dużo razy mówione, 13 posterunek był chyba jednym z pierwszych sitcomów w Polsce, na pewno jednym z pierwszych sitcomów w Polsce. I co tutaj mi tak, widzicie, jakby kamerka się jakby tak przycina? Nie wiem, o co chodzi. Ostatnio zaczęła mi troszkę świrować, no nieważne. W każdym razie
No był to jeden z pierwszych sitcomów, w sumie nic, ludzie nie za bardzo wiedzieli, z czym to się je i w ogóle, i w szczególe, i w sumie to było takie troszkę, no... Czy ja wiem, czy dla 4, czy tam 5-latki jest to dobry content? No, miałbym pewne obiekcje co do tego, aczkolwiek nie żałuję. Było to bardzo fajne, bardzo lubię 13 posterunek. Jak ktoś nie ma sobie, właśnie bardzo, bardzo zachęcam, bo w sumie to jest jakby, nie patrzeć, jakby część naszej, tam dość duża część zresztą naszej popkultury. I skąd się wziął taki w pewnym momencie taki dość duży hype, właśnie zresztą na wujka Żerka. I w ogóle. I tak, i to właśnie stamtąd, znaczy moim zdaniem, znaczy nie, znaczy miał oczywiście dużo też innych ról, za które można byłoby go cenić, jasne, ale mimo wszystko, no, to co zresztą było powiedziane przez samego wujka Czarka, to jest właśnie fakt tego, że no to jest niewątpliwie... niewątpliwie no to coś, co go też niesłychanie wybiło i co właśnie zresztą całą tamtejszą crew, tą załogę tamtejszą dość mocno właśnie tak wszystko podbiło, a to w sumie był taki sitcom, jak miał sobie zabić i tak dalej, okazało się, że całkiem hit. Myślę, że piosenka Rady Telegrafisty jest dużo i osobie częściej znana, ponieważ to był swego czasu nawet mem w internecie. Trzeci zaś, co był głupi, poszedł do łączności. Ti ta ta ti ti ta ta ti ta ta ti ti ta ta. A trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Zresztą w ogóle lubię... Można mówić, co się chce i niektórzy ludzie mają takie, a nie inne zdanie, tam o wujku i tak dalej. Ja akurat bardzo lubię. Lubię sobie oglądać go na YouTubie. Polecam, mimo tego, że można mieć mieszane uczucia do tego, czym kierowany jest tak naprawdę ten i kto za tym stoi. To szczerze, I don't give a freak about that. Bo w sumie jest to, co jest robione, to po co się przychodzi na ten kanał. Jest wujek Czarek, jest Cezary Pazura, którym zresztą Jezus. Uściśnięcie mu ręki, Boże Święte. Znaczy to nie jest, znaczy naprawdę to jest jakiś taki mój naprawdę taki dziecięcy idol, jakby. On im się wzorował, nie? I tak dalej, no to jest... Tak. Być może to od niego się wzięło, że jestem taki czepiony. Znaczy nie jest to jego winą, ale może jest, może go powinniście to obarczać i w ogóle. No ale... No serio. W sensie, bardzo spoko, że... Nie chcę powiedzieć starzy, ale na pewno to pokolenie aktorów, że jakby no pokolenie aktorów i jakby których złoty okres popularności przypada na czasy tam lata 90., początek 2000 lat i tak dalej. Przełom wieków, tysiąclecie wręcz by można było powiedzieć. I fajne jest to, że dzisiaj ci ludzie... Jakby sięgają po takie środki jak internet i jakby niektórzy mówią, że to dlatego, że może się kasa kończy, że może potrzebują jakiegoś tam buścika na przykład do kariery. Może. I szczerze nie interesuje mnie to jakby, bo tym bardziej, że tam... Jezu, mi się głos zamało, przepraszam. Tym bardziej, że tam Cezary Pazura, pan Cezary Pazura, przepraszam, jest, no i on sobie tam tworzy i to dość regularnie, mimo wszystko, sobie te swoje treści, co jest bardzo spoko. Ktoś nad tym czuwa, ktoś to robi, widać, że to jest ewidentnie profesjonalnie, bardzo profesjonalnie zrobione, bardzo profesjonalnie zresztą też zmontowane i tak dalej. Więc bardzo, bardzo spoko. Mi się to osobiście bardzo podoba. Takie właśnie... To nie jest nawet jakby zniżenie się do nas, ponieważ no jakby każde
Każde pokolenie ma własny czas i każde pokolenie chce znaleźć świat i tak dalej, ale każde też pokolenie ma swoje jakby tam źródła przekazu czy wyrazu, czy coś takiego i tak dalej, jakby no w tamtych czasach no seriale były bardzo popularne, filmy były bardzo popularne i osoby, które były właśnie związane właśnie głównie z teatrem i tak dalej. Dzisiaj jest era influencerów i mogę to śśmiało powiedzieć, że jakby no młodzi ludzie głównie za tym idą, co jest okej, bo to jest jakby to część właśnie naszych czasów i absolutnie mam nic do tego tak samo jak do tamtych czasów. Natomiast fajnie i podoba mi się też, że są ludzie właśnie typu pan Cezary Pazora, który być może wpadł sam na pomysł kanału, być może ktoś mu podsunął ten pomysł kanału, być może został zatrudniony jako główna rola i opowiada o swoim życiu. Nie mam pojęcia, bo jakby no nie wdaje się w takie rzeczy. Aczkolwiek fajne jest to, że przyjął coś takiego, taką propozycję i idzie w to, jakby sobie robi i sobie jakby... Coś, co jest magią w tym wszystkim, to jest to, że pan Zary Pazura gawiedziarz. No bardzo fajnie, zresztą bardzo fajnie opowiada. Lubię, polecam. Szepierd w ogóle. Nie, nikt mi za to nie zapłaci, po prostu jakoś tak ostatnio sobie też oglądałem i w ogóle i przypomniałem sobie zresztą nawet parę odcinków 13 posterunku i co było bardzo mocno dla mnie nostalgiczne, bo mówię, no to dla mnie to są absolutnie czasy z dzieciństwa. Jest to, że ja jestem 96 rocznik i jakby to dla mnie to jest czekało się, pamiętam, rodzice ze mną oglądali, pamiętam, że był ten odcinek z Frankensteinem, co my tam odcinali tam jakieś tam głowy i tak dalej, czy tam mózg mu przeszczepiali, czy coś takiego i pamiętam, że mama nie pozwoliła tego oglądać, powiedziała, żebym wyszedł. Chociaż w sumie to jest spoko też dlatego, że to było dla wszystkich, bo wiecie, no dla mnie, dla mojego pyrtka było śmieszne to, że pan Cezary Pazura robi takie śmieszne rzeczy ze swoją twarzą i to było zabawne dla mnie. Zresztą jak sobie teraz dzisiaj to oglądam, to w sumie tam było dużo dwuznaczności i w sumie to jest spoko, bo dzisiaj bajki takie są. Bajki dzisiaj robione, bardzo lubię bajki dzisiejsze, które są robione teoretycznie dla dzieci, ale na przykład Shrek, no przecież to jest bajka, która jest zrobiona w taki sposób, zresztą opowiadałem chyba nawet o tym kiedyś właśnie w PUBG-u, że to jest przecież bajka, która jest pełna dwuznaczności. To jest tak, że jak się ogląda, jak się było małym pyrtkiem, na przykład Shreka 1, to się brało tylko tą powierzchnię, tą pierwszą, tak? Ha, żart, ktoś tam kogoś kopnął w pupę, i w ogóle, i to jest śmieszne, nie? Tak, tam jest tyle dwuznaczności, przez co fajne jest to, że do kina idzie sobie dzieciak i idzie sobie oczywiście jeszcze rodzic i rodzic się śmieje i dzieciak się śmieje i wszyscy są szczęśliwi, bardzo to lubię, oczywiście ten scenariusz musi być też bella ciao napisany. W związku z tym nic, tylko po prostu czekać na takie. I no, to jest bardzo, 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 bardzo spoko. Bo tak naprawdę mówię, target nie jest jedyny, a jest jakby w połowie tak oczywisty i w sumie to jest bardzo, bardzo spoko. Także ja się absolutnie nie wstydzę oglądać bajek, jakichkolwiek chińskich bajek też nie. Mimo tego, że to w ogóle nie są, szczerze powiedziawszy, dla ludzi młodych. Chociaż, no, fajne jest to, że niektórzy twórcy starają się robić tak filmy, że nie da się ich tak totalnie jednostkowo zaklasyfikować. To jest raz. A dwa, fajne jest też to, że jakby twórcy bazują na pewnego rodzaju niewiedzy młodego odbiorcy, tak? W sensie, że nie wiedzą na przykład, co to jest jakiś hu hu hu, jakiś żarcik albo jakiś synonim jakiejś pewnej części ciała. I to jest w sumie spoko, bo naprawdę dziecko nawet się domyśli, że to w ogóle może coś znaczyć złego. I dla niego wydźwięk jest totalnie... totalnie, wiecie, taki... No, to nul. Czego się, mamu, śmiejesz? A, opowiem ci kiedyś, albo opowiem ci potem, coś takiego. Chociaż z psychologicznego punktu widzenia powinno się nie unikać takich. Nie powinno się unikać takich. Absolutnie, broń Boże, pod żadnym pozorem nie powinno się unikać takich tematów. Z dzieckiem powinno się na takie tematy rozmawiać jak naj... Może nie jak najwcześniej, ponieważ to można byłoby doprowadzić do jakiejś przedwczesnej inicjacji, natomiast na pewno nie ubierać tego w jakąś taką strefę tabu, wiecie, o co chodzi i tak dalej. Po prostu to niszczy już od jakby
psychikę, w sensie człowieka, że on tak jakby właśnie taką owiewany jest to wszystko tajemnicą i przez co dużo, przez to dzieci być może cierpieć, zresztą myślę, że wiadomo o co chodzi, nie chcę mówić tego na głos, ponieważ no, niestety YouTube doprowadza niestety do tego, że nie mogę nawet o tym powiedzieć, chociaż w sumie nie wiem dlaczego o tym gadam, szczerze wam powiem. Nie wiem dlaczego w ogóle o tym gadam, to nie powinienem o tym gadać, przepraszam, w sensie tak jakoś tak wyszliśmy o wujku Czarku i jakiś coś tam i jakoś tak doszliśmy tak, ale w sumie lubię to, lubię sobie tutaj pogadać właśnie z wami. Właśnie w pubgu coś tam sobie pogierczyć, zaraz dostać na łeb, bo na przykład pleca... O, czemu nie miałeś ciekawej rzeczy? A beryla miałeś, a ty frajerze! Ej. No, Jezus Maria, panie złoty. Bierzemy to, pijemy to. Pijaj, mordo. Żeby ci się, wiesz, miodło, jedziemy na maksa. I wiem, że środki przeciwbólowe ważą więcej, wiem, spokojnie, ale to zawsze jest jakieś doładowanie, tak? W sensie, to dalej jest doładowanie i nie będę tylko dlatego wyrzucał, bo coś mniej waży. Jak będę mógł sobie zamienić, to staram się zamieniać, natomiast... No chyba, że coś przeoczę, jak na przykład być może teraz podniosę nie to, co trzeba. Dlatego spokojnie, proszę się na mnie nie denerwować. A trzeci, co był głupi, poszedł do łączności. Ti ta ta ti ti ta ta ti ta ta ti ti ta ta 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 ti ta ti ta ta ti ta ti ta ti ta ta ti ta ti ta 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 ti ta ta ti ta ta ti ta ti ta ta ti ta ta ti ta 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 ti ta ta ti ta ti ta ta ti ta ta ti ta ta ti ta ta ti. Siedmiu graczy zostało, gdzie ten pajac co strzela, zaraz go wypatrzę i wsadzę mu. O, pięciu już tylko. O, jeden gość zabił się w ogóle w strefie. Pff. Lol, naprawdę nie uciekł? A trzeci co był głupi. Trzeci sobie poszedł. Poszedł do łączności. A bym się śmiał, jakbym go wysadził. O Boże święty. Poszedł do łączności. W ogóle mało granatów znalazłem w tej grze. Tak sobie teraz przypominam. No dobra. Chodźmy zatem tu. Wejdźmy w to. O ty ciulu, no czyż ileż ty możesz tam kampić? Ile? Co za człowiek? Nie, naprawdę ten gość tyle? Jezus Maria, co za pajac najgorszy. Jezus, nawet nie potrafił trafić, to Boże święty. I taki debil, który będzie szedł z tą bronią, bo on musi, kurde, bo on musi, bo go matka będzie napierdzielać pasem i kablem od internetu, jak on nie zabije kogoś w taki sposób, to sięga po takie rzeczy. Przecież rany boskie.
Z takimi ludźmi to jest po prostu... Wszystko to buzuje, wszystko, dosłownie wszystko to buzuje, po prostu jak się patrzę na takich ludzi, jak oni tak grają. Dziękuję wam bardzo serdecznie, ja będę bardzo zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa, pa. Everybody wanna tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest.